Montaż okien nie wymaga w zasadzie regulacji i tak powinno być. Niemniej jednak przy montażu okien, a szczególnie później już po montażu, czasem potrzeba nam podregulować trochę skrzydło. Do tego potrzebne są podstawowe narzędzia, jak klamka montażowa z grzechotką na przykład, bardzo ułatwia montaż. Zestaw kluczy montażowych z torksem, imbusem oraz na przykład inna postać imbusa takiego zagiętego. Szczególnie pomocnym narzędziem jest śrubokręt elastyczny z wymiennymi końcówkami. W systemach profili PVC skrzydło okienne zachodzi na ościeżnicę 8 mm i to dotyczy większości profili. Aby określić, czy skrzydło idealnie leży, musimy odznaczyć każdy narożnik, czy skrzydło zachodzi na ramę 8 mm. Można to wykonać w bardzo prosty sposób. Odrysowujemy ołówkiem, zaznaczając ślady tuż przy ramie. Potem skrzydło otworzymy. Teraz wystarczy zmierzyć, czy te nasze kreski znajdują się 8 mm od początku ościeżnicy. W naszym przypadku powinniśmy przesunąć skrzydło na lewą stronę, dlatego że na dole nam zachodzi 9 mm. Do tego nam służy regulacja na wsporniku. Ta regulacja na zawiasie pozwala unieść skrzydło lub je opuścić. I regulacja na wsporniku pozwala właśnie przesunąć w lewo lub w prawo skrzydło. Mamy tam zapasu plus minus 2 mm. Następnym miejscem regulacji, gdzie możemy wyregulować, ustawić odpowiednio skrzydło, jest mechanizm rozwórki. Mechanizm rozwórki jest regulowany śrubą w okolicach zawiasu i ona pozwala nam przesuwać skrzydło w lewo lub w prawo o 3-3,5 mm. To jest duży zakres. Oprócz tego wszystkie okucia pozwalają na regulację siły docisku i tak jak tutaj w naszym przypadku mamy grzybki wyposażone w regulację na torksa, możemy zwiększyć docisk skrzydła bądź zmniejszyć. Nie zapominajmy jeszcze o tym, że przynajmniej raz do roku należy mechanizmy ślizgowe współpracujące, te, które się przesuwają bądź współpracują ze sobą, przesmarować. Dodatkowo w naszych okuciach możemy zwiększyć docisk, jeżeli wymaga tego sytuacja, na dolnym zawiasie. Wszystkie te miejsca regulacji pozwalają idealnie ustawić skrzydło względem ościeżnicy, a to zapewnia funkcjonowanie prawidłowe okna na całe długie lata.